jestem byłym prezesem Polskich Szpitali Klinicznych, oczywiście w tej chwili jestem wiceprezesem. Natomiast perspektywa moja będzie perspektywą współzarządzania dużym szpitalem klinicznym, ale postaram się w tej mojej refleksji wykroczyć poza takie właśnie spojrzenie tylko związane ze szpitalami klinicznymi. Po pierwsze, kwestia własności powinna być pochodną kształtu systemu opieki zdrowotnej. Myślę, że i to jest podstawą takiego wnioskowania, które nakazywałoby określenie organów właścicielskich jako pochodną kształtu systemu. Ten kształt systemu w tej chwili, nie wiem jak się inni uczestnicy debaty tego odniosą, jest nie tyle rozsypany, ale nieokreślony. Jest systemem centralistycznym, zdezorientowanym, mimo tego, że powinniśmy być szczęśliwi, należymy najbogatszej w sumie części świata i jesteśmy wśród osób przyjmowanych w skali całego świata, ale wśród krajów stosunkowo najbogatszych jesteśmy słabe uszami. Nikt nie ma, wszystko jest klajstrowane, doraźnie modyfikowane i nikt nie ma odwagi powiedzieć, o jaki system opieki zdrowotnej chodzi i do czego dążymy. Na razie jest to system centralistyczny, można powiedzieć socjalistyczny, w pewnym sensie regulowany w sposób odręczny. Generalnie w takim systemie centralistycznym rzeczywiście ta różnorodność podmiotów z jednej strony jest niebezpieczeństwem, a z drugiej strony jest ratunkiem. Natomiast osobiście wydaje mi się, że mimo że na przykład szpitale kliniczne od kilkunastu lat, od około 20, organem właścicielskim jest uniwersytety medyczne, to jednak zawsze powinniśmy podnosić pytania o rzeczywiście, kto powinien być właścicielem poszczególnych szpitali. Ja jestem niezwykle zbulwersowany i wyrażę tezę bardzo radykalną, ale powiat jako organ założycielski szpitali powiatowych wydaje się być jedną z przyczyn rozsypywania się systemu. Interesy, jak obserwuję w większości władz powiatowych, są sprzeczne często z interesem społecznym, są o tyle korzystne dla społeczności lokalnej, że ma swój szpital, swoje miejsce pracy. Natomiast bezwzględnie byłbym za pozbawieniem powiatów możliwości właścicielskich. W przypadku szpitali klinicznych to jest miejsce, gdzie podejmujemy odważną debatę. Jest pewien klucz taki, że szpitale mają misję przede wszystkim, patrząc wężej, służby medycznej. Szpitale kliniczne mają też misję dydaktyczną i misję naukową. W przypadku określenia jasnego w systemie opieki zdrowotnej, jak powinna być finansowana sprawa opieki dydaktycznej i naukowej w sposób bardzo precyzyjny, w tym zakresie rzeczywiście Uniwersytet Medyczny jest najlepszym organem założycielskim dla szpitali klinicznych. Natomiast w momencie niejasnych regulacji związanych z nauką czy z dydaktyką, powstaje konflikt interesu między szpitalami zarządzanymi przez Uniwersytety Medyczne a systemem opieki zdrowotnej. Jako szpitale kliniczne, jako też myślę władze uczelni, pan profesor Nowicki się wypowie w tym względzie, musimy znieść się ponad krótkowzroczny tak interes też, który znaczy w przypadku szpitala klinicznego no i narażony jest na pewien konflikt interesu. W przypadku poczucia misji społecznej organów założycielskich jest możliwość utrzymania takiego systemu i może on mimo konfliktu interesów może być optymalny, chociaż są różne rozwiązania. Ja jestem absolutnie też byłem pod urokiem systemu francuskiego, on był może bolesny dla uniwersytetów medycznych, ale tam generalnie szpitale kliniczne są we władaniu urzędów poza uczelnianych i z zawężeniem też liczby organów właścicielskich
Jest to kwestią, powinno być to kwestią, a uczelnia jest instytucją wynajmującą usługi dydaktyczne i usługi naukowe. Także bezwzględnie, jeżeli utrzymane będzie różnorodność, będzie utrzymana organów założycielskich, tak jak w tej chwili, to być może na szczeblu, nie wiem, przy tak centralistycznym systemie powinien być wzmocnione, być może przy Urzędzie Wojewódzkim, czy kwestia lekarza wojewódzkiego, czy kwestia jakiegoś, bo nie wiem, jakie można byłoby znaleźć oparcie prawne dla, jeżeli system jest tak regulowany, to być może regulowanie do końca byłoby jakimś rozwiązaniem. Natomiast myślę, że konflikty związane, targające szpitale różnych organów właścicielskich, często paraliżują możliwość skutecznego działania systemu. Tyle.